Teatr Polskiego Radia. Fiodor Dostojewski. Białe noce. Proszę pani, niech pani się zatrzyma. Niech mi pani da rękę, on już teraz nie ośmieli się zaczepić pani. Ależ pani drży. To ze wzruszenia i ze strachu. Proszę się uspokoić, nic się pani nie stanie. Ale pan też drży. Ale... Dlaczego? Bo widzi pani, ja jestem... bardzo nieśmiały wobec kobiet i ja też jestem zburzony. Ale dlaczego? No, bo widziałem, jak ten jegomość panią przestraszył. A w ogóle to nawet mi się nie śniło, że będę kiedykolwiek mówił z kobietą. Nie znałem żadnej do tej pory. Czy to możliwe? Pan nie żartuje? Nie, to nie są żarty. Jeżeli drży mi ręka, to dlatego, że nigdy jeszcze nie uścisnęła jej taka śliczna, maleńka rączka. Jestem samotny, taki samotny marzyciel. Ja nawet nie wiem, jak trzeba mówić z kobietami. I teraz nie wiem, czy nie powiedziałem pani jakiego głupstwa. Nie. Będę z panem zupełnie szczera. Kobietom podoba się taka nieśmiałość. I mnie też się podoba. A nie, bo... Pani doprowadzi mnie do tego, że zaraz przestanę być nieśmiały. A wówczas żegnajcie wszystkie moje szanse. Szanse? Co za szanse? Na co? O, to już niemądre. Nie, przepraszam, więcej nie będę... Tak mi się wyrwało. Chce mi się pan podobać. Niech pani będzie wyrozumiała. Proszę, ja już jestem taki. Jaki? No taki, mam 26 lat, a nigdy z nikim się nie widywałem. Więc jak ja mam mówić do rzeczy, jak ja mam mówić jak należy? Ładnie i mądrze, ale dla pani będzie lepiej, jeżeli wszystko będzie jasne. Jasne, jawne i szczere. Nie mogę milczeć, kiedy odzywa się serce. Pan naprawdę nie znał żadnej kobiety? Żadnej? Nigdy. Tylko marzę codziennie, że wreszcie kogoś spotkam. Ach, gdyby pani wiedziała, ile razy byłem zakochany w ten sposób. Jak to? W kim? No, w nikim. W ideale, w tej, co się przyśni. W marzeniach stwarzam całe powieści. Chyba jednak znał pan jakieś kobiety. No, właściwie tak, jakieś 3 czy 4. Ale co to za kobiety? To po prostu gospodynie. Ja już wcześniej chciałem podejść do pani, kiedy pani była sama. Dlaczego pan chciał podejść do mnie? Bo widziałem, że pani płakała. Serce mi się ścisnęło. Ale... Czy to grzech, że poczułem dla pani braterskie współczucie? Nie. Przecież ja się na panu nie zawiodłam. No ale pora na mnie. Muszę wracać do domu. Mieszkam parę kroków stąd. Mogę odprowadzić panią? Dobrze. Tu ta uliczka za rogiem. Żegnam i dziękuję. Więc już się...
nie zobaczymy, więc na tym wszystko się skończy? Możliwe, że się jeszcze spotkamy. Na pewno przyjdę tutaj jutro o tej samej godzinie i będę wspominał. To miejsce już jest mi drogie. Mam już w Petersburgu takie dwa albo trzy miejsca, gdzie wspominam, gdzie marzę. Dobrze. Owszem, przyjdę tutaj jutro też o 10:00. Widzę, że już nie mogę panu zabronić. Idzie o to, że muszę tutaj być. Proszę tylko nie myśleć, że się z panem umawiam. Uprzedzam, że muszę tu być we własnej sprawie. No i powiem wprost, nie szkodzi, jeśli pan przyjdzie. Po pierwsze, mogą znowu zdarzyć się jakieś przykrości, jak dzisiaj. Ale mniejsza o to. Słowem, po prostu chciałabym pana zobaczyć, żeby powiedzieć kilka słów. Tylko widzi pan, czy pan teraz o mnie źle nie pomyśli? Nie, nie, nie. Proszę nie sądzić, że ja się tak łatwo umawiam. Nie umawiałabym się, gdyby... Ale niech to już będzie moją tajemnicą. Tylko niech pan nie myśli, że się z panem umawiam. Nie, nie. Zgadzam się na wszystko. Na wszystko jestem gotów. Będę posłuszny, pełen uszanowania. Zresztą pani mnie zna. Właśnie dlatego, że pana znam, proszę pana na jutro. Znam pana doskonale, ale stawiam warunki. Przyjmuję wszystkie. A więc bardzo pana proszę. No? O co? Niech pani rozkazuje. Proszę, żeby pan się we mnie nie zakochał. Do przyjaźni jestem gotowa. Oto moja ręka. Ale niech pan się we mnie nie zakocha. Obiecuje pan? No... Przysięgam. Porozmawiamy, poznamy się lepiej. Jutro. Ja pani wszystko o sobie opowiem. Boże mój, jakby się cuda ze mną działy. Gdzie ja jestem? Dwie minuty i uczyniła mnie pani na zawsze szczęśliwym. Tak, szczęśliwym. Może zdarzyć się taka chwila, może. Ale ja jutro wszystko opowiem, wszystko, bo widzi pani, że już dziś pani mnie pogodziła z samym sobą. Trudno. Jutro dowie się pani wszystkiego. Jutro pan zacznie. Zgoda. Do widzenia. Do widzenia. Do jutra. Noc druga. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem tu już od 2 godzin. Pani nie wie, co się działo ze mną przez ten cały dzień. Wiem, wiem. Ale do rzeczy. Przecież nie przyszłam, żeby mówić głupstwa jak wczoraj. Co pani mówi? Niech pan zaczyna swoją historię. Historię? Ale kto pani powiedział, że ja mam jakąś historię? Jak więc pan żył, jeżeli nie ma pan historii? Żyłem zupełnie sam. Czy pan nigdy nikogo nie widywał? No, widywałem, ale żyję zupełnie sam. I z nikim pan nie rozmawia? Dosłownie z nikim. Więc kim pan jest? Zaraz, zaraz, już wiem. Pan ma babkę. Babkę? Tak jak ja. Jest ślepa i nigdzie mnie nie puszcza. 2 lata temu, kiedy coś spsociłam, ona widząc, że mnie nie utrzyma, przypięła moje ubranie agrafką do swojego. I tak od tego czasu siedzimy całymi dniami. Ona robi pończochę, chociaż ślepa. A pani, co pani robi? Muszę siedzieć przy niej i szyć albo czytać na głos. I 2 lata pani siedzi taka przypięta? Tak. To już tyle czasu. Mój Boże, co za nieszczęście. No, ja na szczęście nie mam babki.
Jak pan nie ma babki, to jak pan może tak siedzieć w domu? Mogę. Mogę, bo jestem marzycielem. Siedzę w domu i marzę. Ja też jestem marzycielką. Nieraz, kiedy siedzę przy babce, tyle mi różnych myśli przychodzi do głowy. Powie mi pani, jakie to myśli? Że wychodzę za mąż. Za mąż? Za kogo? Za chińskiego księcia. Och, dobrze jest sobie pomarzyć. Ja bardzo przepraszam, ale ja przecież jeszcze nie wiem, jak się pani nazywa. Nareszcie pan sobie przypomniał. Nazywam się Nastusia. Nastusia. A dalej? Dalej? Nic. Czyż to za mało? Ach, jaki pan nienasycony. No więc, panno Nastusiu, proszę posłuchać mojej historii. Panno Nastusiu, jak pani zapewne wie, istnieją w Petersburgu dość dziwne zakątki. O jakich zakątkach pan mówi? To takie, w których wydaje się, że nigdy tam nie zagląda to słońce, które świeci innym. Tylko jakieś inne, zupełnie nowe, jakby specjalnie zamówione dla tych kątów. Ładnie pan to powiedział. I właśnie to słońce przyświeca innym, specjalnym światłem. I życie w tym świetle jest mieszaniną czegoś zupełnie fantastycznego, płomiennie idealnego z czymś, niestety, panno Nastusiu, z czymś prozaicznym i zwyczajnym, żeby nie powiedzieć nieprawdopodobnie nędznym. Ach, cóż to za wstęp? Czego to ja się jeszcze dowiem? Dowie się pani, że w tych kątach zamieszkują dziwaczni ludzie. Wiem. Marzyciele. Właśnie. Zgadła pani. Marzyciel nie jest człowiekiem, jest jakimś gatunkiem pośrednim. Kiedy już się do swojego kąta dostanie, to przyrasta do niego jak ślimak. Bardzo też jest podobny do tego stworzenia, które jest jednocześnie zwierzęciem i domem. A zwie się żółwiem, czy tak? Otóż to. I znowu marzy. I o czym on tak marzy? O czym? O wszystkim. Na pierwszym planie oczywiście najważniejszą postacią jest nasz marzyciel w swojej własnej cennej osobie. Marzy o wszystkim. O roli poety, najpierw nieuznanego, później sławnego, o przyjaźni z Hoffmanem, o nocy świętego Bartłomieja, o domku w Kołomnie, własnym kąciku. A obok druga istota, która zimowym wieczorem słucha z otwartą buzią, tak jak pani teraz słucha. Sam jest artystą swojego życia i stwarza je sobie co godzina według nowej fantazji. I doprawdy czasami chce mi się wierzyć, że całe to życie nie jest ani wynikiem rozbudzonego uczucia, ani mirażem, lecz że jest prawdziwe, rzeczywiste, że istnieje. Nie, tak nie można. Pan tak nie może żyć. Tak to może ja przeżyję całe życie obok babki. Czy pan wie, że to niedobrze tak żyć? Wiem, panno Nastusiu. Tak, niedobrze tak żyć. Ma pani rację, panno Nastusiu. I teraz wiem lepiej niż kiedykolwiek, że zmarnowałem swoje najlepsze lata. Teraz wiem o tym i odczuwam to tym boleśniej, że sam Pan Bóg zesłał mi panią, mego dobrego anioła, żeby mi to powiedzieć i udowodnić. Teraz, kiedy siedzę obok pani i tak rozmawiamy, to aż mi dziwnie na myśl o przyszłości. Znów samotność, znów przygasłe, niepotrzebne życie. Nie,
czym teraz marzyć, kiedy przy pani, na jawie, byłem tak szczęśliwy, błogosławię panią za to, że mnie pani nie odepchnęła w pierwszej chwili i za to, że przeżyłem choć dwa wieczory naprawdę. Teraz będziemy razem. Nie wróci pan do tamtego życia. Teraz chcę panu opowiedzieć całą moją historię, bez ukrywania czegokolwiek. Całą. A pan mi potem poradzi, jak mam postąpić. Pan jest mądrym człowiekiem. Czy mi pan obiecuje, że mi pan potem doradzi? Obiecuję. Choć nigdy nie byłem niczyim doradcą, ale teraz jestem... Jestem taki szczęśliwy. Wesoły. Taki śmiały i rozumny, że nie będę długo szukać słów. Potrzebna mi tylko rada serdeczna, braterska. Taka rada, jakby mnie pan kochał przez całe życie. Dobrze, panna Nastusiu. Dobrze. Nawet gdybym panią kochał od 20 lat, nie kochałbym pani mocniej niż teraz. Proszę, niech mi pan poda rękę. Oto moja ręka. Dziękuję. Pomilczmy chwilkę i opowiem panu moją historię. Połowę mojej historii już pan zna. To znaczy, wie pan, że mam starą babcię. No, jeżeli druga połowa jest tak samo krótka jak ta... Moi rodzice umarli dawno. Babka dawniej była zamożniejsza. Miałam nauczyciela. Ale uczyłam się tylko do 15 roku życia. Od 2 lat już się nie uczę. No i od 2 lat babka przypina mnie agrafką. Ale ja ją kocham. Ona nie ma nikogo prócz mnie. Mieszkamy w malutkim domku, drewnianym i starym jak babka. Na górze jest facjatka. Na facjatkę wprowadził się jakiś czas temu lokator. Bez lokatora nie dałobyśmy sobie rady, bo babka ma niedużą pensję. Czy to człowiek sympatyczny? Tak. To człowiek młody, sympatyczny. Przyjechał do nas, do Petersburga, z Moskwy. Nie targował się o zapłatę i dlatego babcia mu zaraz wynajęła facjatkę. Ale potem zaniepokoiła się. Pan wie, że ona nie widzi. Nastusiu, czy ten nasz lokator jest młody? I czy ma miłą powierzchowność? Bo jeżeli tak, to straszne nieszczęście wnusiu. Jeżeli jest przystojny, to ja cię bardzo proszę, Nastusiu, żebyś mu się zanadto nie przyglądała. Ach, co za czasy. Co za czasy, bo teraz widzisz taki młody lokator o miłej powierzchowności. To nie to, co dawniej, bo dawniej, moja wnuczko, było inaczej, lepiej, pewniej. I ja byłam inna, młodsza. I dawniej słońce lepiej grzało i śmietana dawniej tak szybko nie kwaśniała. Pewnego dnia przychodzi do nas lokator zapytać, czy mu wedle obietnicy wytapetują pokój. Wtedy babcia kazała mi przynieść liczydła. Zaraz się zerwałam. Nie wiem, czemu zaczerwieniłam się i zapomniałam, że jestem przypięta agrafką. Ale się pani uwolniła. Zamiast odczepić się ukradkiem, tak żeby lokator nie widział, poderwałam się gwałtownie, aż fotel babci pojechał. I wtedy zrozumiałam, że lokator się wszystkiego o mnie dowiedział. Stanęłam jak wryta i nagle rozpłakałam się. Tak mi się zrobiło gorzko. Tak wstyd. Lokator, zobaczywszy, że się wstydzę, ukłonił się i zaraz wyszedł. I od tej pory, kiedy tylko usłyszę jego kroki w sieni, jestem jak nieżywa. Ukradkiem. Na wszelki wypadek odpinam agrafkę. Po 2 tygodniach lokator zawiadomił przez Teklę, naszą służącą, że ma ciekawe książki i że mogłabym je czytać babci. Nastusiu,
Ale czy to aby moralne książki? Bo jeżeli książki są niemoralne, to ty, Nastusiu, nie możesz ich czytać. Złego byś się nauczyła, bo tam, widzisz, jest opisane, jak młodzi ludzie gorszą porządne panny, jak pod pozorem, że chcą się z nimi żenić, uwożą je z rodzicielskiego domu, jak później zostawiają te nieszczęsne dziewice na pastwę losu. Ja dużo takich książek czytałam i wszystko w nich jest tak ślicznie opisane, że całą noc można nad nimi przesiedzieć. A więc pamiętaj, Nastusiu, pamiętaj, żebyś ich nie czytała. Jakie to on ma książki? Niech Tekla go zapyta. Żeby były moralne. No, no. I jakie to były książki, panno Nastusiu? Były to romanse Walter Scotta. Ale babka nadal była podejrzliwa. Romanse. Romanse. Ach, czy aby nie ma w tym jakiego podstępu? Popatrz no, wnuczko, czy on nie włożył do tych romansów jakiejś kartki z oświadczynami? A? Nie ma. Tak, no, bo musisz wiedzieć, że oni czasami wpychają oświadczyny pod okładkę. Łotry. Dziwne. Dziwne nie ma i pod okładką. No, no to czytaj. Kiedyś spotkałam naszego lokatora na schodach. Ja się zaczerwieniłam i on się zaczerwienił. Przeczytała pani książki? Przeczytałam. I co najbardziej się pani podobało? Najbardziej to Ivanhoe i poezja Puszkina. I cóż... A nie nudzi się pani tak, tak cały dzień siedzieć tu razem z babcią? Pani jest dobrą istotą. Ja to widzę. Ja pani... Dobrze życzę. Może lepiej niż babka. Czy nie ma pani żadnych przyjaciółek, do których mogłaby pani pójść w odwiedziny? Teraz nie mam żadnej. Była jedna, Maszeńka, ale wyjechała do Pskowa. A czy zechce pani pójść do teatru? Do teatru? A cóż babcia na to powie? To niech pani pójdzie po kryjomu. Przed babcią. Nie pójdę po kryjomu. Nie chcę babcię oszukiwać. Do widzenia. Do widzenia. A może ja zapytam babcię? Proszę, niech pan zapyta. Chodźmy do saloniku. Witam, szanowną panią. Dzień dobry panu. Proszę siadać. Proszę pani, jest taka sprawa. Ja wziąłem na dzisiaj lożę do opery. Dają Cyrulika Sewilskiego. Znajomi chcieli pójść, ale później wymówili się i został mi bilet. Cyrulik Sewilski? Tak, tak, pamiętam. Czy to ten sam Cyrulik, którego dawniej dawali? Tak, szanowna pani, ten sam. Znam. Sama kiedyś w teatrze amatorskim grałam Rozynę.
A więc czy nie chciałaby pani pójść dzisiaj? O, bo inaczej bilet mi się zmarnuje. Ano, może i pójdziemy, dlaczego nie? Moja Nastusia to jeszcze nigdy w teatrze nie była. I cóż, lokator, panna Nastusiu? Przychodził mniej więcej raz na miesiąc. I tylko po to, żeby zaprosić mnie do teatru. Sezon operowy się skończył i lokator zupełnie przestał do nas przychodzić. Tak, to niewesoło. Niewesoło, panno Nastusiu. Kiedyśmy się przypadkiem spotykali na schodach, to tylko w milczeniu się ukłoni. Tak poważnie, jakby nawet mówić nie chciał. Wchodzi na piętro, a ja wciąż stoję w połowie schodów czerwone jak wiśnia, bo krew zaczynała mi rzucać się do głowy, kiedy go spotykałam. Tak. Rok temu przychodzi do nas lokator i mówi babci, że musi wyjechać na rok do Moskwy, bo tu już załatwił swoje sprawy. Kiedym to usłyszała, upadłam na krzesło jak nieżywa, a on ukłonił się i wyszedł. Tak. Co miałam robić? Myślałam, martwiłam się, no i wreszcie zdecydowałam się. Związałam w węzełek wszystkie swoje ubrania i z tym węzełkiem poszłam półżywa na facjatkę. Położyłam węzełek, usiadłam koło lokatora i rozpłakałam się. Od razu wszystko zrozumiał. Patrzył na mnie tak smutno, aż się serce krajało. Panno Nastusiu, ja nic nie mogę zrobić. Jestem biedny. Nie mam na razie nic, nawet porządnej posady. Jakże będziemy żyć, jeżeli nawet ożenię się z panią? Niech pani posłucha, panno Nastusiu, moja dobra, droga panno Nastusiu. Ja przysięgam pani, że jeżeli kiedykolwiek będę mógł się ożenić, to tylko z panią. Zapewniam panią, bo tylko pani jedna może mi dać szczęście. Tylko pani. Ja teraz jadę do Moskwy i będę tam dokładnie rok. Spodziewam się, że moje sprawy ułożą się pomyślnie. Gdy wrócę, jeżeli pani nie przestanie mnie kochać, będziemy szczęśliwi. Przysięgam. Ale teraz to niemożliwe. Ale powtarzam, jeżeli nie za rok, to no to przecież kiedyś to nastąpi naturalnie. Jeżeli pani nie wybierze innego, bo wiązać pani jakimkolwiek słowem nie mogę i nie śmiem. Nazajutrz wyjechał. Postanowiliśmy nie mówić o tym babce. On tak chciał. No więc teraz już prawie skończona moja historia. Czy rok już minął? Tak. Dokładnie rok. A on? Przyjechał. A. Jest tu już całe 3 dni. I dotychczas nie zjawił się. Ani widu, ani słychu. Panna Nastusiu, czy mogę jakoś pani pomóc? Czy nie mógłbym pójść do niego? Albo niech pani napisze list. Niech mi pani zaufa. Wszystko się ułoży. Pani zrobiła pierwszy krok, więc i teraz... Nie, to niemożliwe. Wyglądałoby, że mu się narzucam. Przecież on pani obiecał. Pani ma prawo. Związał się obietnicą, to człowiek delikatny. A jakby pan napisał? No, ten list. A ja bym napisał tak. Szanowny panie. Czy to konieczne, szanowny panie? A dlaczego by nie? Więc tak, szanowny panie, przepraszam, że... Nie, zresztą nie trzeba żadnych przeprosin. Trzeba po prostu. Niech mi pan nie ma za złe tej niecierpliwości, ale przez cały rok byłam szczęśliwa nadzieją. Jest pan człowiekiem szlachetnym. Pan mnie nie wyśmieje i nie będzie się gniewał za te niecierpliwe słowa.
Niech pan pamięta, że pisze je biedna dziewczyna, której nie ma kto doradzić. Niech pan nie ma za złe, że do mojego serca na jedną chwilkę zakradła się wątpliwość. Pan nie jest zdolny skrzywdzić tej, która pana kocha. Tak, to trzeba napisać. Tak. Tak właśnie, tak myślałam. Pan rozstrzygnął moje wątpliwości. Sam Bóg pana zesłał. Dziękuję panu. No, za co, że Bóg mnie zesłał? A choćby i za to. Ach, panna Nastusiu, przecież niektórym ludziom dziękujemy właśnie za to, że żyją razem z nami. Ja dziękuję pani za to, że panią spotkałem, że przez całe życie będę panią pamiętał. No, dosyć. A teraz niech pan posłucha. Tak. Wówczas stanęła umowa, że kiedy on przyjedzie, to zostawi dla mnie list u dobrych ludzi, naszych znajomych. Albo też sam przyjdzie tutaj w dniu przyjazdu punktualnie o 10:00. Ale już trzeci dzień nie ma ani listu, ani jego. Odejść od babci w żaden sposób nie mogę. Więc proszę, żeby pan jutro oddał mi list tym dobrym ludziom. A jeżeli będzie odpowiedź, to mi ją pan przyniesie wieczorem o 10:00. Tak, no, ale najpierw trzeba przecież napisać ten list. List? A tak, list. Proszę go wziąć. Napisany i zapieczętowany. Na kopercie adres. A więc do jutra. Do 10:00. Do jutra. Noc trzecia. Panna Nastusiu, czy pani wie, co się ze mną działo przez ten cały dzień? Proszę, niech pan opowiada. Kiedy spełniłem wszystkie pani polecenia, oddałem list, wróciłem do domu i położyłem się spać. Tylko tyle? Potem szedłem do pani, żeby powiedzieć, że czas się dla mnie zatrzymał. Jakby pewne wrażenie, pewne uczucie miały pozostać we mnie na zawsze. Jak gdyby jedna chwila miała ciągnąć się całą wieczność i jak gdyby całe życie się dla mnie zatrzymało. Dosyć. Niech pan przestanie. Tak. To już 11:00. Tak. 11:00. Nie przyszedł. Przecież on nie mógł przyjść, bo go pewnie nie było w domu, kiedy przyniosłem list. I nie zdążył na czas. Przecież jeszcze wszystko może się zdarzyć. Tak. Wszystko jeszcze może się zdarzyć. Proszę, by pan jutro poszedł. Może będzie odpowiedź? Niech pan przypomni mój adres. Dobrze, panno Nastusiu, pójdę. I przypomnę, oczywiście. On już dzisiaj nie przyjdzie. Przyjdzie jutro. Na pewno. Noc czwarta. Pan Nastusiu? O, dawno pani przyszła? Dawno. No i co? Prędzej. Przyniósł pan list? Nie mam listu. Nie było odpowiedzi. A on nie przyszedł? Bóg z nim. Bóg z nim, jeśli w taki sposób mnie porzuca. Nie trzeba, panno Nastusiu.
Nie trzeba. Tylko niech mi pan nie mówi, że on przyjdzie. Przyjdzie. Niech pan nie mówi, że on mnie nie porzucił tak okrutnie, tak nieludzko. Za co? Za co? Pójdę jutro do niego. Niech pan napisze drugi raz. Nie. Mój przyjacielu nie. Ja go już nie znam. Ja go już nie kocham. Ja o nim zapomnę. Błagam, niech pani się uspokoi. Niech mi pan powie, czy pan... Czy pan też by tak postąpił? Panno Nastusiu, pani mnie zadręcza, pani mnie zabije. Nie mogę dłużej milczeć. Muszę wypowiedzieć to, co wezbrało mi w sercu. Co panu? Błagam, panno Nastusiu, niech mi pani przebaczy. Co pan przebaczyć? Co się panu stało? Ja panią kocham, panno Nastusiu. Ja panią kocham. No i co z tego? Przecież ja już od dawna wiedziałam, że pan mnie pokochał. Tylko wciąż mi się zdawało, że pan mnie kocha jakoś tak po prostu. Mój Boże. Boże. Z początku było po prostu, a teraz... Teraz jestem w takim samym położeniu jak pani, kiedy pani przyszła do niego z węzełkiem. Pani nie może mnie odpędzić od siebie. Ależ nie, nie odpędzę pana. Nie. Pani mnie nie odpędza? Nie. A ja już chciałem sam od pani uciekać. Ale muszę pani powiedzieć, że dlatego, że panią odepchnięto, że podeptano pani miłość, poczułem, że w moim sercu jest tyle miłości do pani, panno Nastusiu, tyle miłości. I zrobiło mi się tak gorzko, że nie mogę pani pomóc tą miłością. Ja nie mogłem milczeć, panno Nastusiu, nie mogłem. Panno Nastusiu, co pani ze mną zrobiła? Proszę, niech pan nie płacze. Niech pan tylko nie płacze. Otrę pan łzy moją chusteczką. Tak, coś panu powiem. Kocham go, ale to minie. Już mija. On zadrwi ze mnie. A pan płakał na bębu. Pan by tak nic mnie nie porzucił. Ja kocham pana, bo jest pan lepszy od niego. Szlachetniejszy od niego. Dlatego, że on... Nie. Niech pani nie płacze, błagam. Wzgardził, nie, zapomniał. Bóg z nim. Niech pan nie myśli, że mogę tak łatwo zapomnieć. Nie. Ale mogę kochać tylko to, co szlachetne, co wielkoduszne. Może cała moja miłość była złudą uczuć wyobraźni? Kto wie? Jeżeli pan czuje, że pana miłość jest tak wielka, że może usunąć z mego serca dawną miłość, jeżeli pan zechce kochać mnie zawsze, tak jak teraz, to przysięgam, że wdzięczność, że miłość moja będzie w końcu godna pańskiej ręki. Czy weźmie pan teraz moją rękę? Panno Nastusiu. Panno Nastusiu. Więc niech pan czeka. Ale teraz to ja już muszę iść do domu. Zrobiło się późno. Ja dziś nie zasnę. Ja? Niech mnie pan odprowadzi. Co się stało? Dlaczego pani zadrżało? Panno Nastusiu, pani tak patrzy. Dlaczego pani tak patrzy? To on. Nastusiu, to ty? Boże, mój Boże. Nastusiu, mój droższa. Wróciłeś.
przyniesiono list. O! Od Nastusi. Na kolanach błagam pana o wybaczenie. Oszukiwałam i pana, i siebie. Niech mnie pan nie potępia. Oszukiwałam i pana, i siebie. Niech mnie pan nie potępia, bo nie złamałam przyrzeczenia. Powiedziałam, że będę pana kochała i kocham. Więcej niż kocham. Gdybym mogła kochać was obu razem, gdyby pan był nim. Bóg widzi, że wszystko bym teraz dla pana zrobiła. Wiem, że jest panu ciężko i smutno. Skrzywdziłam pana, ale jak się kocha, nie pamięta się długo urazy. A pan mnie kocha. Dziękuję panu za tę miłość. Będę strzegła pamięci o niej. Będzie zawsze w mojej duszy. Pan zawsze będzie moim przyjacielem, bratem. Przyjdzie pan do nas? Czy pan mnie kocha jak dawniej? Niech pan mnie kocha, przyjacielu, drogi przyjacielu. Drogi przyjacielu. W przyszłym tygodniu wychodzę za niego. Wrócił zakochany. Nigdy o mnie nie zapomniał, nigdy. Chcę przyjść do pana razem z nim. Pan go polubi, prawda? Niech pan wybaczy. Niech pan pamięta i kocha pańską Nastusię. Nastusiu. Nastusiu. Niech twoje niebo będzie jasne. Twój uśmiech beztroski. Bądź błogosławiona. Za chwilę rozkoszy i szczęścia, które dałaś innemu, samotnemu, wdzięcznemu sercu. Mój Boże, cała chwila rozkoszy. Czyż to mało? Choćby na całe człowiecze życie? To słuchowisko według opowiadania Fiodora Dostojewskiego Białe noce w przekładzie Władysława Broniewskiego. W słuchowisku wystąpili babka Antonina Gordon-Górecka, on Jarosław Gajewski, Nastusia Marzena Gryzińska, lokator Krzysztof Kołbasiuk. Adaptacja Elżbiety Hartwig. Opracowanie muzyczne Barbary Dzięgielewskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Reżyseria Janusza Kukuły.